Witajcie, witajcie. Dzisiaj będziemy montować, słuchajcie, dzisiaj będzie lutowanie na ekranie przedniej części Power Mixerka. No i tu zacząłem już oporniki wkładać. Tego jest dużo, kawka się gotuje tam w tle. Odcinek wyłącznie do oglądnięcia na stronie pirage.pl. Montaż. Ja to, słuchajcie, osobiście lubię, jak jest cisza przy montażu. Jakaś ta muzyczka sobie cicho z tyłu gra. I co? I to by było na tyle. O, posłuchamy sobie, jak ktoś tutaj jeszcze nam roli. Znaczy, rozmawia. Paru otworków widzę, że zapomniałem. Także sobie dzisiaj powkładamy rezystorki. Wow! Ale mogę tutaj są. Jeszcze przed chwileczką widziałem, że nie było otworów. Dobrze, będzie dobrze. Aby zaraz nie było. Korektora dokładnie w tej chwili. Praca cierpliwości uczy. Jednego odpręża, drugiego stresuje. Że tylko małe chińskie rączki potrafią takie rzeczy robić. Byłoby 30 razy taniej, słuchajcie. Tak, no około. Już zmontowany układ w Chinach. Ale satysfakcji zero. Dobra, z jednej strony rezystorki siedzą pod basą. Lutowane. Stopni kaweczka.
po kolei. Bez stresu. Jeden dzień i będzie złożony. Cały. Okej. Ślicznie. To teraz co musimy zrobić? Czekajcie, chyba wszystkie? Czy nie wszystkie? No dobra, tu jest okej. Tu są wszystkie. A teraz tak, musimy od razu wyprowadzić, bo tutaj zrobić kołeczki do potencjometrów, czyli te same rezystorki, ale mają długie nóżki, przeciągniemy je z drugiej strony i przełożymy. Hmm.
z jednej strony możemy już przycinać je. Musimy sobie wziąć jakieś tam na te końce, bo tutaj trochę mi się przydadzą. Kilka zworek jest. Kilka zworków jest. O, pudełeczko. Tego, co za dużo. Licznie. Teraz będziemy przewlekać te końcóweczki. Chodzi o co? Chodzi o to, że tutaj zostawimy te końce, ponieważ je trzeba z powrotem włożyć obok tutaj w te otworki, przewlec na drugą stronę i podłączać w piny od potencjometrów. Z każdej strony tak. Mam nadzieję, że to wyjdzie dużo tańsze urządzenie niż chociaż w sumie no za 8-9 stów, bo za 8-9 stów to już można kupić power mixer, także właśnie wiecie, jak to jest, jak to wszystko wygląda z polską elektroniką. Jedynie co to, maszyny przemysłowe warto, no bo tego, to trzeba robić akurat. To jest, jeszcze nie mogę przesunąć. I przy okazji. Przewlec przez dziurkę. Ok. I tak każdy jeden pin. Panowie, tak to się zaparło. Potencjometr nie do wiary. No, ale już się zaparło. Haczyk. Może jeszcze raz wykręcić te potencjometry. Nie, już jak zamontowane, niech siedzą.
będziemy robić roboty trzy razy tej samej. Łatwiej nie będzie. I tak potem trzeba będzie te wszystkie piny tutaj lutować. Chińczyki by tak dokładnie nie robili, gdyby ta maszyna wszystko zrobiła. Ale to jest Made in Poland, słuchajcie. Made in Poland. Otworka nie ma. Kurczę, się rozpinam. Tradycyjnie, wszystko przewlekane. Każdy może sobie podkładać, jak ma. Cierpi na brak zajęcia, że tak powiem. Sam sobie nie wierzę, że to robię. Czego się nie robi dla sztuki, nie? Już gdzieś kurde słyszałem. Ale będzie fajnie, będzie pięknie, ślicznie, słuchajcie, będzie ślicznie. Tu będą poprzewlekane. Na pewno będzie mocniejsze niż nie jeden Behringer. No jakość panowie, to robimy na scalakach, słuchajcie, TL72, to są te podwójne, czyli tu mamy mikrofony, tu mamy sumę, nie. Tak, sumę, bo tutaj zacząłem robić sumę. Teraz mamy sumę. To mamy TL71, to są pojedyncze na każdy kanał na korektor. Także wiecie, te TL071 są bardzo dobrej jakości. Opampy. I mało prądu żrą. Na wyjściu, na sumie, ma być 2,5 V w RMS-ie. Czyli idealnie. Do 2,5 V w RMS-ie. Jaka pacynka.
Ciekawe nóżki tak mają. Wiecie co? Będzie łatwiej, jak ja tu środkową nóżkę sobie przewiercę bliżej. O. Tak samo tą. I tak samo tą. Świetnie. Jeszcze tam. Się zakręciła nie w tę stronę. I następne. Środkowe nóżki troszeczkę bliżej. Jedziemy. Pięknie, ładnie, tylko nie przygotowane. Ślicznie. To tylko raz tak robimy, także można trochę podziałać. Live na ekranie, że tak powiem. Lutujemy. Najpierw tutaj z tej strony. I teraz tak, co będzie łatwiej w razie wymiany potencjometrów? Czy je tylko tak przygotować, czy przesadzać przez każde oczko? Bo te potencjometry mają takie oczka. Takie oczka mają, słuchajcie, o. I trzeba by było pewnie poprzekładać te pręciki przez te oczka, nie? No to po kolei idziemy, słuchajcie. Się nazywa druciarstwo. Nie no. Na pewno tak wykonanie, tak solidnie wykonania to nie widziałem naprawdę w mikserach wysokiej klasy. To żart.
Ale pamiętajcie, że diabeł tkwi w szczegółach. Jeśli zrobimy wszystkie szczegóły, się przypatrzymy, żeby były dobrze, solidnie zrobione, to wtedy to się tak odwdzięczy, bo to będzie grało, to nie przeżyje, słuchajcie, na pewno. Jeden mamy. Jeszcze 20. Więcej ich będzie. 3, 6, 8, 3, 6, 12, 8, 12 i 6, 18, 20, 22, 24 potencjometry, słuchajcie. A, konsoleta. Nie wzoruje się na żadnym LDM-ie, czy tam Bendżerze, czy tam na czymś, żeby potem nie było, że o, odkładał od podstaw tego LDM-a. Nie, nie, nie. To wszystko było projektowane, było przeliczane. Część była zaczerpnięta z internetu, ale i tak przeliczam wszystkie rezystory, bo inne potencjometry. To nie jest takie hopsiu. A i tak wyjdzie wszystko w praniu, jak się uruchomi. Chcę najpierw sumę uruchomić i sprawdzić, jak to chodzi, jak to gra, co mu brakuje, żeby nie, na darmo nie wlutowywać rezystorów po całości. Tutaj w sumie też żem pojechał niepotrzebnie, ale tutaj to akurat wiem, że one są takie, jakie mają być. No. No. Dobra, następny. Jestem za 50 lat, czy to jeszcze będzie w użytku, czy już ktoś to na złom odda. Tyle ciężkiej pracy. Następny. Tak przy okazji, to chciałbym, że tak powiem, przeprosić co niektóre osoby, bo się unoszę czasami. To wynika z mojego charakteru. Jak widzicie, nie tylko potrafię krzyczeć, potrafię też i trochę pomarudzić. O. Tu by się przydała linia produkcyjna, kurde. Śmiechem, żartem. Robisz to samo robotę, to kurde małpa mogłaby to zrobić. To, co ja teraz robię. Ja nagrywam filma z 4 godziny. Lutuję dalej. Zaraz się spotkamy, jak polutuję potencjometry. I będziemy wstawiać z drugiej strony potencjometrów rezystorki.
Okej. Polutowałem. Polutowałem. To teraz wstawmy sobie, bo tutaj trzeba kilka zworek wstawić. I będę musiał je wstawić, słuchajcie, tutaj do masy. Jedna. Zróbmy drugą. Druga. Na razie wstawimy trzy. Potem będziemy robić preampy. O, siedzi. I trzecia. Gdzieś tu był jeszcze kawałek. Jak już mamy teraz nóżek trochę pociętych, to możemy sobie porobić sworki z tych nóżek. Przelotki. Tak zwane. Zdaję wszystkim, nie? Wierciłem. Czy co jest? Łączę. Chodź na pewno. Do tej nóżki. Do tej nóżki. Tu będzie wiadomo. Do pierwszej ścieżki. Wszystko gra i burczy. Jeszcze nie gra, ale już burczy. No dobra, to teraz ciągniemy dalej następne rezystorki. Od środkowego, czyli mamy tak po jednej, po drugiej stronie. Od środka, to jest bas, środek, sopran. Nie, tak? Dobrze, bas, środek, sopran. Czyli rezystorki, już sobie zaglądam, bas, środek R4, R5, R4 od wejścia. Które to było wejście? R4 po tej stronie, R4 po tej stronie, już momencik, muszę sobie zerknąć tu w schematy. Dobra, okej. Okay. Name, gdzie to jest name? Kurczę, numer. Dobra, R4, okej. Okay.
czyli od dołu to będzie wejście. Od dołu będzie wejście. Tak, będziemy mogli sobie ściszyć to wejście, głośno zrobić. Dobra. Dobra, to będzie tak. R4, R5, R4, R5 to są takie same. 3, 9 to są same. Ok. To są te 15. Ok. Tu. I tu. O. I tak dalej. Sobie będziemy wkładać je sobie zaraz tutaj. Będzie tyle ile w rzędzie. Tyle będzie. Nawet rymuje, słuchajcie. O, zobaczcie. Jest bez poeta. Robimy najpierw sumę, bo tego nie jestem pewien, ale to dobra, żeby potem nie było, że będziemy musieli wyciągać te rezystory dalej. Zrobimy sumę, odpalimy, zobaczymy jak to zagra ten korektor i będziemy dalej rzeźbić. Aha, to od razu przyciągnijmy sobie, bo one będą też nam trzymać, tak? Tak, będą nam trzymać. Ten. Potencjometr, nie? No już wtedy potencjometr trzeba zrobić. O. I od razu będziemy przewlekać i będziemy się bawić. A za pierwszym razem robota zrobiona. Potem tylko polucujemy. Pyk. Pyk. Tak trzeba ciebie tutaj wciągnąć i tak trzeba ciebie tu włożyć. Dokumentacja pracy musi być. Ok, od razu możemy tu wyciągnąć to. Wojskowe potencjometry z wojskowych zapasów, panowie. Właśnie, bym zapomniał wam uświadomić, że to nie byle jakiś tam szajs chiński, to panie, wszystko Germany, niestety. No zobaczymy, jak to się będzie sprawować.
powiem tak, grosze to nie kosztuje, ale ja to mi się jakoś to upiekło, że to było u mnie na zapasach, dlatego tutaj dobieram te rezystory, też będę dalej zaraz dobierał, bo są trochę nie takie, jakie tutaj mają być, ale takich mam, nie? A są dobre. Więc trzeba coś z nich zrobić w końcu. Fakt, że są liniowe, to już jest duży plus na barwę tonu. Dobra, pogotujmy sobie te dwa. Kamień. Pomoc na Zello leci 24 na H. Teraz powiemy. Tylko Krzysiek, trzeba uważać, słuchaj, na tą pastę, bo ona przewodzi prąd. Ona ma drobinki jakiegoś tam złota, czy tam czegoś. Tak, ale były, słuchaj, cześć w ogóle studii. Były te pasty i w kolorze złota, nie? No. No dobra. Osobiście złotych nie widziałem. Polutowałem. No. Może ja się mylę, może. Tylko ten, co nic nie zrobi, to się nie pomyli. Co wy na moją pracę powiecie? Nie, jak na co? No, to zawsze, bo na profeska, nie? Tak, kurde, spróbuj powiedzieć inaczej. Nie no, żart. Oj, oj. Nie no, będzie dobrze. To na pewno mnie przeżyje, bo potencjometry z wojska, także.
wniosek z misji. No ładne, cacko. No Janek, no przecież ja bym chciał, ale śmiał powiedzieć inaczej. Jednak te wojskowe, to które dałeś? Te romowe, czy gdzieś poprzerabiał? Nie, nie, znalazłem całą torbę tych 4,7 kiloma i daję po prostu na opampie, żeby, jak na korektorach je daję, nie? 4,7 kilo, bo one tutaj powinny być większe, ale ja z rezystorkami sobie tutaj dobrałem, tak żeby sprzężenie, bo to jest w sprzężeniu zwrotnym, tak żeby sprzężenie było mniej więcej takie, jakie było tutaj w oryginale podane, tam gdzieś około 80 kilo. O. No, chyba zrzuciłem komisary właśnie. Krzysiek, jak daj może na prywatny, bo tutaj nie będziemy tam przeszkadzać, bo ja właśnie zapytam o te termopady, takie rzeczy. Dobra, gadajcie, już ja kończę. Uciekam, nie? Po prostu, wiesz, podobierałem rezystorki i tyle. No, znaczy będę jeszcze... Na razie odpalę sumę i zobaczę, jak ten korektor się sprawia i potem dobiorę wiesz, na słuch. Dobra, na razie. Działam. No, działaj. Tu widzę jednak różne zmiany w płytce, że już nie dałeś takiej rozległej masy, żeby to wyszło. Także od razu lepiej wyszło. Dobra, działaj. Tak, kartka sama odeszła bez żadnego problemu. Nawet nie musiałem moczyć. No, jeszcze potem. No to ładniej wyglądało nawet niż teraz po cynowaniu, ale będzie git. Nie. Dobra, to by było na tyle. Na czym skończyliśmy? Rzeźbimy dalej. Jeszcze soprany. Kto tu dzwonił? Jeszcze te rezystorki od razu. E67 to mamy 39 kOhma. Mamy 39 kOhma i one idą z dwóch stron ostatniego takie same. R6R7, tak, takie same. Dobra, to 4 sztuki do sumy. Siedzą przy was na sofranie, czyli tutaj. Ojoj, jakie grube nóżki. Ale weszło. Przeciągnąć i polutować. Tak samo pod potencjometry.
Fajnie by było, żeby teraz tak ciach, przyspieszyć ten film i już był koniec, nie? Niestety, to nie na tym rzecz polega. Cała radocha jest właśnie, jak to uruchomisz już i to będzie grało. Wtedy jest najlepsza radocha. Satysfakcja gwarantowana. Nie? No. Nie wiem, do kogo ja to gadam. Czy już sam do siebie zaczynam gadać, czy to jeszcze do was gadam? Bo jak już sam do siebie, to już trzeba zmienić lekarza, kurde. Nie no, mam nadzieję, że to jeszcze nie ten wiek. Piękna rzecz, ta lutownica. Nie ma problemu tak cienkim grotem rozgrać taki kawał metalu jak na przykład potencjometra. Normalnie jestem pod wrażeniem. Bardzo fajna. 390 stopni na wrocie w ciągu 10 sekund ma. Od zimnego grotu. Od startu lutownicy. 10 sekund się nagrzewa. Trochę dłużej się chłodzi, ale się nagrzewa szybciutko, pięknie, ładnie. Dobra, lutujemy te potencjometry. Zakończymy marudzenie części pierwszej. Z montażu. Power mixera. To już nie pierwsza część, słuchajcie. Już czasu trochę pochłonęło, bo już końcówka nocy zrobiona. Mało tego, zagrała. Łaskę robiła, nie? Nie chciałem was zanudzać, ale teraz padłem na pomysł, że trzeba nagrać filmik na stronę internetową wrzucić. Przecież mamy swojego YouTube'a, więc
urywki puścimy, niech sobie zobaczą, się zaciekawią, a potem oglądają na moim serwerku, na mojej stronie. Tutaj trzeba pomutować. Żeby nie trzeszczało. Bo jak nie przygotujemy ich tu, to może być tak, że zacznie coś trzeszczeć. Nóżka, o, płytka będzie bez styku. Dobra. Na sumie PLT na regulatorze częstotliwości, że tak powiem, na PR-ki są obsadzone. Teraz później jeszcze takie same PR-ki, tylko najpierw odpalmy sumę. Jeszcze teraz tak. Korektory 2 do obsadzenia. Kilka zworek. Tu mamy tak jakby sumę. To wygadę te światło. A może nie. O tak, to będzie do waszej strony. O, mamy volume, korekcja. Gainów nie przewidziałam, bo to jest suma, nie? Za to tutaj, o tu, wszędzie będą siedzieć potencjometry też od gaina w sumie. O tutaj, od tych czterech kanałów. Nie? Powstaje mikserek. Koniec części pierwszej. Powermixera.